Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia LK Jarocin 101,8 FM. Minęła 11.30, Kamil Bachorz, witam i zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin. Dzisiaj taki świąteczny program, bo już za kilka dni mamy święta Bożego Narodzenia, ale my porozmawiamy o budżecie gminy Jarocin, który został w poniedziałek uchwalony na sesji Rady Miejskiej. Panie Burmistrzu, jaki to będzie budżet? No na pewno będzie to budżet największy i pod względem wielkości przychodów, dochodów i rozchodów i wydatków, bo po jednej i po drugiej stronie mamy kwotę 233 milionów złotych, ale może nie jakby przychody, dochody i rozchody i wydatki w skali 233 milionów są najważniejsze, ale ilość środków przeznaczonych na inwestycje. Będzie to kwota ponad 70 milionów złotych, co warto zauważyć, że no jesteśmy w ścisłej czołówce w Wielkopolsce pod względem procentu dochodów własnych, jakie gmina posiada, bo to one są tą dźwignią finansową przy konstruowaniu budżetu i przy inwestycjach, które możemy realizować właśnie dzięki dochodom własnym, które, dodam, nie zostały osiągnięte, czy nie są planowane do osiągnięcia w przyszłym roku poprzez podnoszenie podatków lokalnych. Bo w przyszłym roku, tak jak i w tym roku, nie będziemy podnosić podatków i opłat, ale również też nie będziemy podnosić cen wody i ścieków. Dochody własne to 95,5 miliona złotych, co stanowi 48% dochodów ogółem gminy. Natomiast wydatki po stronie wydatków majątkowych, czyli tych na inwestycje, jak wspomniałem, mamy kwotę prawie 73 milionów złotych, co stanowi 32% wydatków ogółem. No i poza tym wydatki, zadania bieżące 27 milionów, wynagrodzenia, składki od nich naliczane 33 miliony złotych, co stanowi 15%. Pozostałe wydatki bieżące 41 milionów złotych, co stanowi 18%. Wydatki związane z obsługą długu, co jest często wskazywane, no są minimalne, to jest 1%, to jest 2 miliony 850 tysięcy. No i świadczenia na rzecz osób fizycznych, no przede wszystkim tutaj pomoc społeczna 22%, to jest kwota 49 milionów złotych, 22% wydatków ogółem. Panie Burmistrzu, tak sobie wynotowałem te wydatki, no i najwięcej pieniędzy pójdzie na drogi. Z wydatków majątkowych, czyli inwestycyjnych, rzeczywiście najwięcej pójdzie na drogi, bo ponad 42,5 miliona złotych. To jest rzeczywiście rekordowa kwota. No, główną inwestycją drogową, którą gmina Jarocin, oprócz oczywiście tych osiedlowych tu remontów i budów drobnych, to największą inwestycją drogową będzie budowa łącznika między drogą krajową numer 11 a drogą krajową numer 15, czyli łącznik między węzłem Jarocin a ulicą Wrocławską. Dwa odcinki plus rondo, które będzie przy skrzyżowaniu Śródmiejska Wojska Polskiego. I tutaj no, ten łącznik to jak wiadomo będzie dotyczył nie tylko wszystkich mieszkańców naszej gminy, na których ten łącznik będzie miał wpływ, ale też również powiatu. Przede wszystkim łącznik ten odciąży w tej chwili główne połączenie centrum Jarocina z węzłem Jarocin, który w tej chwili przebiega ulicą Świętego Ducha i Niepodległości, i część ruchu na największe osiedla, czyli Konstytucji Rzeczpospolitej, właśnie będzie przekierowana na tą nową drogę, która odciąży nam ulicę Świętego Ducha i ulicę i Aleję Niepodległości. No jest to tym bardziej konieczne z tego powodu, że powiat, mimo że ma dokumentację i wszelkie uzgodnienia, odstąpił od budowy łącznika między drogą krajową numer 11 i 12 i jak to przepowiedziałem wcześniej, no mamy niestety ruch ciężarowy nadal w centrum miasta, bo samochody ciężarowe nadal rezygnują z wjazdu na Powstańców Wielkopolskich, przejazd wiaduktami przez
skrzyżowanie z Wrocławską i Rondo przy Orlenie, jadą prosto. Z jakiego względu? No mają bliżej i szybciej, bo po co mają stać w korku na ulicy Wrocławskiej? To oczywiście było do przewidzenia, ja to przewidziałem i dlatego uznałem, żeby całkowicie wyeliminować ruch samochodów ciężarowych z centrum miasta, należałoby wybudować łącznik między 11 i 12. Ale ponieważ powiat z tego zrezygnował i nawet nie chce gminie przekazać dokumentacji, żeby to zrealizować, złośliwie, bo mało, że nie robią żadnych dróg, nie budują na terenie naszej gminy, to jeszcze blokują tą dokumentację, to budowa tego łącznika między 11 a 15, którą my wykonujemy jako gmina, to w jakiś sposób odciąży ten główny ciąg komunikacyjny, który przebiega dalej przez centrum miasta. I to będzie największa inwestycja drogowa. Oczywiście poza tym ponad 80 inwestycji w dziedzinie gospodarki komunalnej, kultury, gospodarki gruntami, sportu, wychowania i oświaty, OSP, a nawet cmentarzy. I to są te inwestycje za kwotę 73 milionów złotych, które wykona gmina Jarocin z budżetu gminy. Natomiast poza tym będą również wykonywane inwestycje przez spółki komunalne, które jak PEWiK pozyskał środki unijne 128 milionów na gospodarkę wodno-ściekową, jak Jarocin Sport, który będzie budował halę, lodowisko, kręgielnię i część rekreacyjną związaną ze squashem, z kawiarnią przy lodowisku, salą konferencyjną na 300 osób. Także to też sporo innych inwestycji związanych z budową mieszkań, gdzie jesteśmy, jak wiadomo, liderem w Polsce tego programu jako pierwsi i największy projekt mieszkaniowy w Polsce w tej chwili realizujemy i chcemy oczywiście to kontynuować i rozwijać. I te 84 inwestycje za kwotę 73 milionów złotych będą wykonane bez wzrostu podatku w przyszłym roku. O czym to świadczy? Że finanse gminy, poziom zadłużenia, cała ta inżynieria finansowa jest doskonale spięta i bezpieczna finansowo, bo gdyby tak nie było, no musielibyśmy podnieść podatki. Nie podnosimy podatków, no bo mamy finansowo to wszystko pospinane. Zadłużenie jest całkowicie bezpieczne na poziomie 39%, także mamy jeszcze duży zapas możliwości. Panie burmistrzu, co jeszcze będzie robione w ramach tego budżetu? Na co te pieniądze są jeszcze wydatkowane? Będą wydatkowane w ostatnich dniach. Też dyskusje mocno się toczyły, co zrobić, czego nie zrobić. Bo wiadomo, że tych potrzeb jest dużo, dużo więcej, mimo że budżet jest potężny pod kątem inwestycji, ale oczywiście nie spełnia to wszystkich potrzeb, bo takiej możliwości oczywiście nie ma, mimo że jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce wśród 2500 gmin pod względem inwestycji na jednego mieszkańca. Ale przede wszystkim chcemy te najbardziej pilne i niezbędne inwestycje zrobić, a tu zawsze jest dylemat, bo wszystkiego się nie da. I tak na przykład mieliśmy duże dylematy i dyskusje na temat budowy ulicy Wojska Polskiego w Golinie, na którą tę inwestycję zabrakło nam punktów, aby z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków unijnych dostać dofinansowanie. I tutaj Michał Sołtys z Goliny wraz z mieszkańcami no mocno się zaangażowali, żeby walczyć o swoją inwestycję i wprowadziliśmy poprawkę, uzupełniając budżet tej inwestycji, który był zaplanowany na kwotę 400 tysięcy złotych, zwiększając do 1 200 000, bo tak szacujemy, że może oscylować koszt wybudowania tej drogi. No szkoda, że radny z Goliny nie poparł tej poprawki i nie wiedzieć z jakiego powodu zagłosował przeciwko. Duże też dyskusje na temat inwestycji były przed sesją, przed komisjami na klubie radnych ziemi jarocińskiej, no bo ten klub jest najistotniejszy i tak naprawdę no tam przesądzają się te inwestycje, które mają być wykonane. I tutaj zdecydowaliśmy się też na, żeby zrealizować takie inwestycje jak na przykład Wojska Polskiego w Golinie,
zrezygnowaliśmy z budowy kładki pieszo-rowerowej nad obecną jedenastką między Skarbczykiem a Kościołem Świętego Marcina, ze względu przede wszystkim na koszt, bo około 2 milionów złotych by to kosztowało, ale i też zmianę właściciela tego ciągu drogowego i nie wiadomo, kto będzie właścicielem tej drogi. Być może, jeżeli ta droga będzie, właścicielem tej drogi będzie gmina lub powiat, nie wiadomo, jak to się ułoży też po wyborach, kto będzie rządził, być może wybudowanie tej kładki nie będzie konieczne, że uda się zmienić układ komunikacyjny, również ten pieszy, tak, by ułatwić, usprawnić i przyspieszyć ten ruch, i uznaliśmy, że warto poczekać 2 lata, a przede wszystkim do wybudowania tego łącznika, który budujemy, węzeł Jarocin, ulica Wrocławska, jak to wpłynie na ruch i ilość samochodów, które przemieszcza się tym głównym szlakiem w tej chwili w Jarocinie. Jeżeli tam okaże się, że ruch znacznie zmalał, być może wystarczyłoby przeprojektowanie tego skrzyżowania z rondem przejazdowym i zupełnie inny ciąg jakby też ruchu pieszego, no bo to wiadomo, inwestycje typu kładka, no to są znacznie droższe niż budowa przejścia dla pieszych, więc tutaj uznaliśmy, że warto poczekać ten rok czy dwa i zdecydujemy o tym, czy to jest potrzebne, aby zrealizować za 2 lata, jak będziemy mieli ten cały uporządkowany ruch nowy, drogowy, komunikacyjny i pieszy po jakby tych zmianach, inwestycjach, które obecnie prowadzimy. Miałem też spotkanie z mieszkańcami ulicy Wiślanej w Jarocinie, gdzie, jak wiemy, wykonawca zrezygnował z budowy tej drogi, narażając oczywiście siebie na utratę wadium i odszkodowanie ze strony gminy, o co na pewno wystąpimy. Natomiast no, nie da się już tej drogi w tym roku wybudować, no, ze względów na procedury, no i czas. I z mieszkańcami ustaliliśmy, że będziemy szukać środków i z oszczędności, które przecież powstały ze względu na niezrealizowanie tej inwestycji, aby jak najszybciej ogłosić ponowny przetarg i wybudować w przyszłym roku ulicę Wiślaną, pomimo że nie ma jej w tej chwili w budżecie gminy i w planach, no bo przecież ona miała być w tym roku już wybudowana. Także no, ciągle dynamika tych zmian jest bardzo duża i tutaj to wszystko oczywiście w trakcie też będzie się zmieniało, ale jesteśmy zadowoleni z tak dużego budżetu i z tych inwestycji, które są zaplanowane. Będzie to się działo w kulturze, panie burmistrzu, bo już 27 grudnia wydarzenia na rynku związane z 99. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Co przygotowaliście? Tak, 99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego oficjalnie oczywiście przypada 27 grudnia. My wiemy i w tej chwili też jest wiedza źródłowa, że Jarocin był wyzwolony już z 8 na 9 listopada. Ale ciągle oficjalna data wybuchu Powstania Wielkopolskiego to 27 grudnia i tak o godzinie 9 jest zapalenie zniczy na grobach powstańców wielkopolskich na cmentarzach ziemi jarocińskiej. O godzinie 12 uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem generała Stanisława Taczaka w Mieszkowie. O godzinie 15:30 msza święta w intencji poległych powstańców wielkopolskich, połączona z wręczeniem okolicznościowej flagi od prezydenta RP Andrzeja Dudy dla parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Jarocinie. Kościół świętego Marcina w Jarocinie, przypominam, 27 grudnia o godzinie 15:30. Z tego co wiemy, to prezydenta nie będzie, ale wręczał będzie w imieniu prezydenta flagę sekretarz stanu Andrzej Dera. Z kolei w godzinie wybuchu Powstania Wielkopolskiego uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą na murze Kościoła świętego Marcina w Jarocinie ku czci poległych powstańców. I o godzinie 16:50 na zakończenie będzie odpalenie 99 rac na rynku w Jarocinie. I zapraszam wszystkich mieszkańców ziemi jarocińskiej. Oddajmy hołd poległym bohaterom, synom tej ziemi. To tą informacją zakończmy dzisiejszy program. Moim Państwa gościem był pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dziękuję, panie burmistrzu. Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę zdrowych i wesołych świąt. Kamil Bachocz, a także dziękuję za dzisiejszy program. Zapraszam na kolejny, ostatni już w tym roku program samorządowy Jarocin, który na antenie Radia Elka w przyszły czwartek o 11:30.
Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM.